Szanowni Państwo, decyzje i rozkazy przełożonych o uhonorowaniu żołnierzy odczyta szef sekcji organizacyjno-kadrowej pan major Mieczysław Róż. Pododdziały Lasarz. Decyzja nr 1756 Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2014 roku. Pododdziały Spocznij. Na podstawie artykułu 2 ust. 5 ustawy o ustanowieniu medalu za zasługi do obronności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionym nadaję złoty medal za zasługi do obronności kraju. Major Komorowski Robert, kapitan Ostrowski Sławomir, kapitan Szulist Piotr, starszy chorąży sztabowy Michalak Zbigniew. Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Major Ławrynowicz Waldemar, kapitan Józefiak Andrzej, kapitan Palonka Dariusz, starszy chorąży sztabowy Mądrowski Piotr. Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju. Kapitan Dąbrowski Grzegorz, starszy chorąży Jankowski Robert. Decyzję podpisał pododdziały Patrzysz. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Do dowódcy wystąp. Uchwałę czytam. Uchwałę czytam. Oddziały Baczność, wyróżnieni srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Do dowódcy wystąp. Szanowni Państwo, po wręczeniu medalu żołnierz odpowiada ku chwale ojczyzny. Zgodnie z rozumieniem wojskowym pan generał wręcza medal w imieniu ministra obrony narodowej. Wyróżnieni brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju. Do dowódcy wystąp. Pododdziały Baczność. Decyzja nr 1707 Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2014 roku. Pododdziały Spocznij. Na podstawie artykułu 3 ust. 1 ustawy o ustanowieniu medalu Siły Zbrojne Służby Ojczyzny za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim z okazji Święta Wojska Polskiego niżej wymienionym nadaję. Złoty medal Siły Zbrojne Służby Ojczyzny. Podpułkownik Ziółkowski Bogdan. Major Róż Mieczysław, młodszy chorąży Makowski Stanisław, srebrny medal Siły Zbrojne Służby Ojczyzny, podpułkownik Bielecki Robert, starszy sierżant Zapała Piotr, chorąży Cerkaski Krzysztof, major Kuśniewski Artur, pani Wiktor Wioletta, brązowy medal Siły Zbrojne Służby Ojczyzny, kapitan Androwiak Tymoteusz, major Słowiński Paweł, pani Solińska Barbara. Decyzję podpisał pododdziały Baczność. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Wyróżnieni złotym medalem. Do dowódcy wystąp. Wyróżnieni złotym medalem, do szyku stąd. Wyróżnieni srebrnym medalem, do dowódcy wystąp. Jak Państwo widzą, medalem może być ochronę żołnierza, ale także wzorowy pracownik wojska.
chwała ojczyzny, panie generale. Wyróżnienie brązowym medalem do dowódcy wystąpień. Pododdziały Baczny. Rozkaz personalny numer 19 dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Pododdziały Spocznik. Starszy sierżant Zapała Piotr, kierownik kancelarii, pion ochrony informacji niejawnych z dniem 15 sierpnia 2014 roku mianuje na stopień młodszego chorążego. Starszy chorąży Jankowski Robert, podoficer specjalista, dowództwo 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dniem 15 sierpnia 2014 roku mianuje na stopień starszego chorążego sztabowego. Pododdziały Baczysz. Rozkaz podpisał dowódca generał brygady pilot Tadeusz Michutel. Pododdziały Baczysz. Rozkaz dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego nr 148 z dnia 3 października 2014 roku. Pododdziały Spocznik. Żołnierze wszystkich stopni, pracownicy wojska. Pierwsze Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w 2014 roku obchodzi 5. rocznicę powstania. W tym uroczystym dniu pamiętamy także o naszych poprzednikach z 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i z 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Podstawowym zadaniem naszych jednostek wojskowych jest wszechstronne zabezpieczenie procesu szkolenia lotniczego i działalności eskadr lotniczych. W minionych 5 latach podległe jednostki lotnicze uczestniczyły w wielu działaniach lotniczych w kraju i za granicą. Najważniejszym zadaniem, jakie wykonywały 22 i 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, była realizacja już 5 misji PKW Orlen, gdzie nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią strzegli na przemian lotnicy z Malborka i Mińska Mazowieckiego na samolotach MiG-29. Braliśmy także udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, by wymienić tylko ćwiczenia pod kryptonimem Kondor, Zephyr i Anaconda. Państwa profesjonalizm zapewnia sprawne działanie lotnictwa wojskowego. To efekt wytężonej pracy kadry i pracowników wojska. Za sumienną i odpowiedzialną służbę i pracę składam całemu stanowi osobowemu skrzydła serdeczne podziękowanie. Szczególnie zaangażowanych w służbie wyróżniam. Pochwałą major Waldemar Ławrynowicz, listem gratulacyjnym major Hanasz Mariusz, starszy chorąży stawowy Sowiński Saturnin, chorąży Krynicki Krzysztof. Pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego na tle sztandaru młodszy chorąży Zapała Piotr. Nagrodą uznaniową 51 żołnierzy zawodowych. Rozkaz podpisał pododdziały Baczysz. Dowódca generał brygady pilot Tadeusz Michutel. Wyróżnieni do dowódcy wystąpi. Szanowni Państwo, pan chorąży Zapała, który w tej chwili odbiera list z zdjęciem na tle sztandaru. Dzisiaj ma dobry dzień, to jest jego 3. wyróżnienie. Awans, medal i zdjęcie na tle sztandaru. W imieniu samorządu miasta chciałbym podkreślić, jak bardzo dumni jesteśmy ze Świńskiego Lotniczego Garnizonu.
jego roli w systemie bezpieczeństwa naszego państwa i bezpieczeństwa Europy. Wspólnie z żołnierzami przeżywamy lotnicze radości i smutki. Żywimy należne uznanie dla waszej fachowości, dla wiedzy ciągle zgłębianej, dla niezwykłych umiejętności i kunsztu. Pragnę podkreślić aktywne uczestnictwo żołnierzy w realizacji wielu zadań związanych z funkcjonowaniem miasta. Za stale okazywane zrozumienie i pomoc i za taką postawę i współpracę składam na ręce pana generała serdeczne podziękowania. Wyrażam przekonanie o dalszej pomyślnej współpracy na rzecz rozwoju naszej małej, wspólnej ojczyzny. W dniu święta pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego składam dowódcom, żołnierzom i pracownikom cywilnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, ciągłego rozwoju zawodowego oraz szczęścia osobistego i rodzinnego. Niech niebo nad nami będzie zawsze błękitne. Stosowny adres, panie generale, który podpisał również przewodniczący Rady Miasta, pan Henryk Klama, składam na pana ręce. Wszystkiego najlepszego. Usłyszymy pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Thank you.